Cześć, witajcie. Z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. W dniu dzisiejszym też kolejny filmik, taki ala serwisowy. Zostałem poproszony przez jednego z naszych kolegów z kanału Marka o rozwiązaniu problemu z jego Amorem. Tak więc, jak widzicie, na stole odbiornik Unitra Diora Amor. On jest zakładowca w stanie opłakanym, tak więc będziemy mogli go ze spokojem otworzyć, rozmontować i weryfikujemy jeden problem jednego przewodu, z którym Marek ma problem. Jest u niego coś takiego, że przewód jest podlutowany fabrycznie w płytkę, lecz drugi koniec wisi luzem w powietrzu i ma problem, żeby go do czegokolwiek podłączyć, więc spróbujemy zlokalizować, jak to wygląda w tym egzemplarzu. Zaznaczam, ten egzemplarz kiedyś kupiłem, był przeznaczony jako dawca, leżał, bo nic z nim nie było robione, tak więc będę może drugą osobą, która będzie to radio otwierała, tak więc powinien być w środku kompletny. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o płytkę i spróbujemy pomóc Markowi. Tak więc wszystkie osoby, które taki temat zaciekawi, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. Będzie się pojawiać więcej ciekawych filmików. Co tu więcej mówić? Aparat ląduje na statywie. Bierzemy się za rozmontowywanie sprzętu. Ok, aparat już jest na statywie. Nie będziemy tego radioodbiornika włączać do prądu. Musimy go otworzyć i zobaczyć, co jest elektroniką, zweryfikujemy to sobie. Tak więc zaczynamy od demontażu gałeczek. Bardzo ciężko co zaszło. Mamy trzy gałki zdemontowane. Front w stanie pogiętym. Tak się prezentuje radio bez frontu. Teraz tak, spróbujemy je sobie z tyłu otworzyć już. Szlepkę z płyty pilśniowej mamy ściągniętą. Ja widzę jedną rzecz, która tutaj luzem lata. Jest to osłonka od kondensatora strojeniowego, jak widzicie. No, elektronika wydaje się być kompletna. Nie było niedruszane, chociaż, moi drodzy, mamy urwaną antenę ferrytową. Jest luźna, więc pytanie, czy pękło mocowanie ze starości, ale zobaczymy. Ok, bierzemy się za odwrócenie sprzętu. To, że w środku to lata, nie ma znaczenia. Pamiętajcie proszę, że odbiornik jest jako dawca. Mamy troszkę śrubek do odkręcenia zawodowy, zdemontowania, żeby móc wysunąć odbiornik z przodu. Mam nadzieję, Marek, że uda mi się namierzyć wspomniany przewód, o którym piszesz i pokazałeś na przesłanym zdjęciu. Śrubki, czy jeszcze jakieś śrubeczki będziemy zmuszeni odkręcać. Odkręciłem 5 wkrętów. Pytanie, czy to jest wszystko, czy coś. Chyba wszystko. Widzę, że przód jest już ruchomy.
znowu obracamy odbiornik. I teraz tak. Powinna udać się nam zdemontować i wysunąć przednią kleksę. Gałeczki widzę, są mocno poniszczone. Przednia pleksa ładnie się udało ją zdemontować. Nie jest zniszczona, nosi normalne ślady użytkowania. Można ją wykorzystać do naprawy skompletowania innego odbiornika. A tutaj mamy nasz wspomniany odbiornik. I teraz pytanie, czy jeszcze potrzebujemy coś tutaj w szymie. Pytanie, co tutaj... już wiem. Jest, jak to się mówi, blaszka ze złączami, którą też niestety należy odkręcić. Tak więc jeszcze musimy raz obrócić. W tym miejscu mamy blaszkę, którą musimy zdemontować. Kurczę, nie wiem, czy mam taki torks tutaj. Znaczy nie torks, przepraszam. Kluczyk 5 mm. Zobaczmy, czy to by nam tutaj pasowało, żeby te śrubeczki odkręcić. Ok, mamy kluczyk dopasowany do wkrętów. Oczywiście znienawidzone wkręty sześciokątne. Ok, mamy zdemontowane. I w tym momencie będziemy mogli bez problemu nasz odbiornik wyciągnąć z obudowy. Tylko najpierw wyciągnę wspomniane wkrętki z podkładkami, żeby nie pogubić. Z tej strony nie będę demontował, ponieważ tutaj znajduje się głośnik w podstawie, przykręcony od spodu, tak więc on nie sobie tutaj leży. Ok, mamy proszę, udało się. Co tutaj się stało? Ok, moi drodzy, antena po prostu wypadła z mocowań. Ona jest cała, cewki nie są zniszczone, ale niestety cewki są ruchome, jak widzicie. Jedna, jedna i druga, środek tak samo. Tak więc czekać by nas było ponowne zestrojenie obwodów tutaj rezonansowych na tej antenie. Nie ma ani gumeczek, stary klej, który był, wszystko puściło niestety, lakier, wszystko jest ruchome. No cóż, temat do późniejszego zweryfikowania. Ok, mamy zdemontowaną część radiową. Pozwolę sobie to wyciągnąć na górę. I Marek, miałeś problem, mówiłeś, tutaj przy kondensatorze, ale widzę, że dla ułatwienia spróbujemy zdemontować jeszcze pleksę. Czyli znowu musimy pokusić się o odkręcenie dwóch sześciokątnych wkrętów. Oczywiście już wkręt uciekł. Dobrze, mamy
zdemontowane. Teraz na spokojnie możemy dojść do płytki, będziemy widzieć więcej. Możemy zdemontować pleksę przy wskazówce. Będziemy mieli lepsze dojście. I teraz, Marek, tobie chodziło o punkt, który nosi numer K18 na płytce. Posłużę się lampką. Podajże najpierw, jak to u mnie wygląda, porównując z twoim zdjęciem, które mam tutaj na monitorze. Czyli widzę, w czym jest problem już. To jest kondensatorek. Czarny przewód by się zgadzał. Jest podpięty tutaj przy kondensatorze i u ciebie jest przewód czerwony, a u mnie ten przewód jest, jak to się mówi, biały. I co ciekawe, przyznam się, że u mnie ten przewód również jest niepodłączony. To jest ten przewód tutaj, który się znajduje. I Marek, zobacz proszę, jak go odsunę, również jest niepodłączony. Przewód jest po prostu ruchomy. Proszę, niech go właśnie podniosę do góry. Czyli z punktu tego twojego K18 na płytce, którego przewód wychodzi u ciebie czerwony, w moim przypadku jest to przewód biały, ten tutaj, jest również niepodłączony. Zaznaczam, odbiornik nie był rozkręcany przeze mnie wcześniej. Jestem pewno drugą osobą, która tutaj coś grzebie, chyba że jeżeli pilnia będzie pierwszą od momentu, kiedy on wyszedł z fabryki. Czyli ten przewód był po prostu tutaj wciśnięty luzem należąco pod kondensator. Pytanie, czy nie ma czegoś od strony kondensatora. Wiem, że to niektóre osoby mogą za chwilę powiedzieć, że niszczy odbiornik, ale muszę jedną rzecz znaleźć. Już jestem. Ktoś powie, że niszczę odbiornik. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest dawca. Więc dla ułatwienia, Marek, wytnę kondensator i go spróbuję podłączyć, odłączyć od płytki. Proszę, mamy starą elwę usuniętą z płytki. Jest to elwa, mam gdzieś tu rocznik, 81 rok, 38 tydzień. Widać, że był kondensator klejony do płytki. To, że ją usunąłem, nawet nie ma znaczenia dla mnie. Elwa jest wypchnięta, więc on i tak byłby usuwany. Zaznaczam, ja demontuję stare kondensatory Elwy i wymieniam je. Tak więc tak czy siak ten kondensator był przeze mnie wymieniony. Wracając do naszego przewodu. Tak jak widzicie, ten przewód, o który nas tutaj Marek dopytywał, leżał sobie pod kondensatorem.
w takim momencie, tak tutaj w tym, jak widzicie. Jak widzicie, przewód był niepodłączony, tak więc Marek, według mnie i według tego, tutaj, co widzę w tym odbiorniku, wspomniany przez ciebie przewód z punktu K18 prawdopodobnie był przewodem, który fabryka używała do jakichś pomiarów, do jakiegoś strojenia, do jakiejś weryfikacji tego odbiornika, więc po prostu przewód jest niepodłączony. On jest po prostu luźny, u ciebie jest czerwony, u mnie jest akurat biały. Dla chcących zobaczyć odbiornik z bliska, zdemontuję aparat ze statywu i w kolejnym ujęciu wracamy do ujęcia z bliska. Będziecie mogli zobaczyć, jak ten odbiornik się prezentuje. Spróbujmy zrobić tutaj mały porządek jeszcze z tą anteną chwilowo. Tutaj wciśniemy tą płytkę. Ona po prostu wypadła z zatrzasku. O, już antenę mamy zamontowaną. Czyli jedną awarię usunęliśmy. Ok, tak jak mówiłem, zamontuję aparat i lecimy z ujęciem z bliskiej odległości. Ok, jesteśmy w kolejnym ujęciu, tym razem z bliska. Macie możliwość zobaczenia, jak prezentuje się odbiornik Amor po zdemontowaniu świeżo co z obudowy. Tutaj brakuje wspomnianego dekielka, takiej przykrywki plastikowej, którą mam tutaj, z wykorzystaniem do śrubeczek. Więc oczywiście część jest. Płytka jest brudna, zakurzona. Cewki. Posiadają jeszcze stary zielony drucik nawojowy w oplocie bawełnianym. Super sprawa. Nie jak teraz używane typowo druciki miedziane. Stary typ kondensatorów, trymerków do regulacji. Ciekawie rozwiązany sposób regulacji barwy dźwięku z opcją wyłączenia jej, z tego co pamiętam, na potencjometrze. Czyli można było po prostu, włączając barwę bądź ją wyłączając. O. Ciężko potencjometry działają, więc prawdopodobnie, wiadomo, do wyczyszczenia. Tu mamy potencjometr od włącznika. Z tego co Marek pisałeś, potrzebujesz taki potencjometr. Tak więc ten potencjometr za chwilkę zdemontuję, odlutuję z płytki i potencjometr, jak to się mówi, wysyłam do ciebie razem z dwoma potencjometrami do Leny, o których rozmawialiśmy za pośrednictwem maila. Tak więc, tak obiecałem, dotrzymuję słowa. Wzmacniacz na UL1402. Kapturkowym metalowej obudowie, kondensator, który wyciąłem, oraz przewód, o którym rozmawialiśmy. Tak widzisz, Marek, u mnie on jest po prostu niepodłączony, tak jak u ciebie, więc możesz śmiało ten przewód z płytki usunąć. On leżał końcówką też odizolowaną pod kondensatorem, nie był w ogóle do niczego podłączony. Tutaj mamy zestaw filtrów pośredniej, z tego co pamiętam. I oczywiście wspomniana antena ferytowa. Tak jak mówiłem, niestety, zobaczcie sami, cewki są ruchome. Więc trzeba będzie to wszystko skompletować, zestroić. Każda z cewek jest ruchoma, czyli na pewno zakres fal średnich oraz
długi, w tym odbiorniku jest rozstrojony. Nie mam pojęcia, czy żarówki są sprawne, ale nawet nie będę włączał czystego odbiornika, więc powiedziałem, ten odbiornik służy jako dawca pozyskania części do naprawy innego odbiornika, też Amora, o czym będzie oczywiście na kanale. Ok. Montuję aparat z powrotem na statywie i bierzemy się za demontaż wspomnianego potencjometru dla Marka. Tak więc wracamy w kolejnym ujęciu. Jesteśmy w kolejnym ujęciu. W tym momencie będziemy demontować potencjometr dla Marka, ten, który tutaj się znajduje. Tak więc odpalam stację lutowniczą. Ok, już się nam nagrzała do 300 stopni. Możemy zacząć pracę. Demontażu. Żeby łatwiej było nam demontować, pokuszę się o nałożenie nowszej cyny na przewody, aby łatwiej było nam domontować te przewodziki z tych oczek od jeden przewód usunięty. Drugi przewód usunięty. Kolejny przewód usunięty, a żeby było łatwiej nam tutaj dojść, pokuszę się o resztę przewodów zasilających, po prostu wycięcie ich z płytki i przewody po prostu zdemontujemy w momencie, jak wykręcimy wspomniany potencjometr. Szczypcami odkręcimy sobie nakrętkę. Okay. Nawet nie była zbyt mocno dokręcona. Mamy nakrętki usunięte. Potencjometr mamy domontowany. Jest to starszego typu potencjometr. Jeszcze tutaj te koszulki. Mamy usunięte. Jest to potencjometr starszego typu, 10 kΩ. Plastikowo-bakielitową częścią tutaj włącznika. Tak się zastanawiam, Marku, nie będę Ci tych przewodów demontował, będzie Ci łatwiej podłączyć u siebie, żeby nie spowodować po prostu zwarcia, żeby nie pomylić się, który przewód jest do czego. Czyli widzisz przewód wejściowy, sieciowy 220-230 V oraz wyjście na dwa przewody, które szły do transformatora. I w takim to zestawie razem z nakrętką komplet wysyłam do Ciebie. Mam nadzieję, że uda Ci się naprawić
swojego amora uruchomić. Proszę, nakręcam, żeby nie zginęło. I cały potencjometr wysyłam do ciebie. On jest zakurzony, czuć, że jest lekko tłustawy. Zaznaczam, ja go nie smarowałem, nie czyściłem. Tak jak był w radiu, nie wiem, czy on trzeszczy, czy nie. Musiałbyś go sobie w radiowo wyczyścić, zakonserwować. Nie ruszam. Będziesz mieć tak, jakby było radio tutaj zamontowane, tak będziesz mieć u siebie, więc zostawiam już do twojej decyzji, co z nim sobie zrobisz. Ja cię wysyłam tak, jak widzisz, żebyś wiedział, które przewody gdzie podłączyć. Mam nadzieję, że ci się to przyda. A ten amor tutaj w obudowie poskręcamy i wląduje do obudowy i z powrotem do kartonika jako dawca do naprawy innego amora, który posiadam, też będzie na kanale, będziemy kompletować ten sprzęt. No i co najważniejsze, będziemy go przystrajać, więc zapowiada się ciekawie. Nie wiem, czy on jest sprawny, czy nie. Nie mam żadnego pojęcia, moi drodzy. To sobie go wsuńmy tą obudowę. Możemy go teraz zacząć powoli skręcać. Sobie przewód stacji schowam do tyłu. Czy musimy teraz zacząć od końca? Znowu bierzemy się za skręcanie od sześciokątnych wkrętów, moi drodzy. Czyli najbardziej znienawidzone wkrętki, która każda posiada inną prawie wielkość łebka wśród elektroników, którzy naprawiają często unitrę. Mamy tak. Jedną śrubeczkę będę musiał zaraz poszukać. Czyli zaczynamy od części skali radiowej. Ok, moi drodzy, za chwilę wracamy w kolejnym ujęciu. Muszę znaleźć brakujący wkręt, o którym mówiłem, że niestety spadł na ziemię. Ok, wracamy ponownie. Długo szukać nie musiałem. Wkręt udało się zlokalizować na dywanie, tak więc skręcamy brakujące oczko. Mamy przykręconą. To teraz możemy się wziąć za przykręcenie dolnego mocowania od stelażu płytki PCB. Właśnie tego spokoju wytrzemy tą osłonkę, bo kręcąc, przesuwając, brudzę dłonie. Zobaczcie sami. Stary kurz. Ok, czyli to mamy. To teraz bierzemy się za przykręcanie
czas jest do obudowy. Teraz pytanie, czy uda się nam to ładnie tutaj trafić. Mamy jedną śrubeczkę. Wiem, że naprawdę bardzo ciężko mi tutaj trafić ten jeden otwór montażowy. Cała część obudowy jest może teraz się uda. Jest, udało się po ciężkim boju. Mamy jedną część odmocowania. Teraz możemy się skupić na drugiej części. Przepraszam, tak skaczę tą budową na prawo i lewo, ale niestety no, ciężko się to tutaj składa. Musimy trochę poluzować. Przesunąć otwór. Ok. I chyba trafiliśmy w kolejny otwór od metalowego stelaża, dzięki czemu mamy nasze szasi ładnie zamocowane. Moi drodzy, zostało nam jeszcze przytwierdzenie gniazdek. Antenowych oraz gniazdka wyjściowego. Czyli wkręty. Jedną dziurkę się udało trafić. Tu trafiliśmy za pierwszym razem. A tutaj trzeba będzie się trochę posiłować, żeby to udało się. Osoby, które posiadają Amora, prawdopodobnie wiedzą, o co chodzi z męczeniem się z tymi śrubeczkami. Czyli mamy część obudowy już dolnej przymocowana, płytka szasis z płytką jest usztywniona. Została nam już tylko szybka plexi do przytwierdzenia. Wystarczy ją wsunąć tutaj. Nacięcie w obudowie, płytka nam z pleksy ładnie wejdzie. Tutaj od spodu nam się płytka posiada, ta pleksa posiada takie łapki na śrubeczki, dzięki czemu możemy spokojnie teraz wkrętami przykręcić pleksę do obudowy, dzięki czemu odbiornik będzie, powiedzmy, że prawie kompletny. Mocowanie pleksy jest za pośrednictwem trzech wkrętów od dołu, z brzegu na rancie, nazwijmy to. Więc jakby ktoś z Was kiedyś odkręcał, to pamiętajcie, pierwsze trzy śrubki od brzegu trzymią plastikową szybkę z pleksy tutaj. I żeby wyciągnąć odbiornik, musimy tą pleksę zdemontować.
będę nie dokręcał tej śrubki. Zamontujmy brakujący przycisk. Mamy. Zamontujmy. Wspomniane gałeczki. Plastik, blokady jest tą stroną. Tu jest od dołu, czyli tak. No dalej chcesz wejść. Jest. Jedna nam zostanie, bo nie mamy pod potencjometru, który do Marka będę wysyłał. No i teraz nam zostaje brakujący jeszcze dekielek od kondensatora stojeniowego, wóz tego luzu. No i oczywiście płytka z pleksy, czy z pleksy, przepraszam, płyty piśniowe jako tylna zaślepka obudowy. Już mamy ją wsuniętą. Teraz tylko wystarczy blokadę do przodu wkrętakiem przykręcić i mamy obudowę z tyłu również i z drugiej strony tak samo ładnie zabezpieczoną. Moi drodzy, tak się prezentował odbiornik Amor wewnątrz. Był to film nagrany specjalnie dla Marka, którym zadał pytanie odnośnie jednego z przewodów, który miał problem w odbiorniku. Tak Marku, jak widziałeś na filmie, przewód również u mnie ma opcję, że jest niepodłączony. W Twoim przypadku przewód był koloru czerwonego, u mnie przewód jest biały. Tak więc bez problemu można śmiało ten przewód nawet z płytki odlutować, usunąć. On nie jest do niczego wykorzystywany. Prawdopodobnie podczas pomiarów strojenia w fabryce Biory przewód był podłączony pod jakieś urządzenie, gdzieś gdzie mierzyli po prostu jakieś sygnały, cokolwiek po prostu i służył po prostu jako punkt do podłączenia sondy pomiarowej. Moi drodzy, to by było wszystko na ten odcinek. Przypominam wszystkich o zaglądanie do opisów pod filmami. W związku z tym, że będziemy opisy bardzo fajno rozbudowywać, będzie się tam znajdować dużo ciekawych informacji, tak więc wszystkie osoby chcące pozyskać trochę ciekawej wiedzy, linki do materiałów, zapraszam do przejrzenia opisów pod filmami. Będą się tam pojawiały linki do forum, do instrukcji, różne komentarze, tak więc zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Będziemy pojawiać się coraz więcej fajnych, ciekawych filmików. Dzisiaj mieliście okazję zobaczyć filmik, na którym pierwszy raz jest nagrane, jak robię coś lutownicą. Tak więc coraz więcej będziemy filmików serwisowych pokazywać. Materiały typowo z napraw również się pojawiają powolutku. Dużo jest filmowanych, kręconych, więc powoli te filmy powstają i są montowane, nazwijmy to. Więc jak będzie wylew, będzie na pewno dużo fajnej, ciekawej treści. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnym ciekawym filmie. Czy to z pomocy, czy z prezentacji. Tak więc do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej!